mój Boże, co ty tutaj robisz? Poczytałabyś czasami jakiegoś Szekspira zamiast tych bzdetów. I co, moi rodzice cię tu puścili? Ja. Gdzie byłaś? Na randce, ale poprzedzając twoje pytania, nie udało się i... Kto by pomyślał, że facet ubrali się, jak się powie, że nie umie całować? A czemu to w ogóle zawdzięczam twoją obecność? Ej, Betty, co jest? Zerwał ze mną. Powiedział, że ten związek nie ma racji bytu, że w życiu nie powinniśmy być razem, że nie pasujemy do siebie. Byliśmy ze sobą rok, to niezły geniusz z niego, że dopiero teraz to zobaczył. O Boże, jak się z tym czujesz? Cudownie, jak widać, no ale miałam nadzieję, że zakupy z moją najlepszą przyjaciółką poprawią mi trochę humor. Niestety jestem spukana, ale jeśli chcesz, możemy zostać tutaj, napić się po kieliszku wina, pogadać o jakichś babskich sprawach. Co ty na to? To dla mnie dzisiaj cała butelka. Widać, że to twoje pierwsze załamanie sercowe. Spójrz na mnie. Mamy dopiero marzec, a mnie olało już może 10 chłopaków w tym roku. Po prostu nie jestem stworzona do związków. Albo one do mnie. Słuchaj, no ale może problem tkwi w jakichś drobiazgach. Na przykład jakbyś była troszkę niższa, albo mniej różowa, to ludzie by może inaczej na ciebie patrzyli. Kompletnie nie mam pojęcia, o co ci teraz chodzi. Mam pomysł. A może zrobimy ci jakąś przemianę? Może chociaż zmiana stylu jakoś wpłynie na twoją złą passę? Sądzę, że mi to już nic nie pomoże, ale dobra, jeśli tak bardzo chcesz, wiem, że to tobie poprawi humor, to proszę bardzo, mamy dzień dobroci od Emilki i rób ze mną co chcesz. Dobra, może nie wszystko. Wyglądam jak ty. Da się dostrzec pewne podobieństwo. Dosyć. Masz jakiś chłopaków, z którymi chciałabyś odzyskać jeszcze kontakt? Bo to jednym. No to dajesz, dzwonimy do któregoś. Żartujesz i co mam powiedzieć? Hej, to tak radała ci kosza walentynki? Spokojnie. Beatka ma swoje sposoby. Powiedz mu, że tęsknisz za jego pięknymi oczami i zjawiskowym uśmiechem. Miał dziury między zębami, zawsze tutaj. Mój szpinak wchodził, a tu dosłownie po środeczku. Po prostu dzwoń! Dobra, już dzwonię. Tęsknię za twoim spojrzeniem, takim brązowym jak błoto. To znaczy czekolada! Ej, czekolada jest słodka! Rozłączył się. Tak, nadal ciszy na siłowni. Powiedz mu, że był tam najlepszy ze wszystkich. Ale słuchaj, ty to tam w ogóle wymiatałeś, byłeś prawie najlepszy. No serio, no prawie dorównywałeś temu najprzystojniejszemu trenerowi, na którego leciały wszystkie laski. Halo? Halo, Piotrek. No nie żartuj, no przecież jasne, że cię kochałam, byłeś jak najlepszy brat pod słońcem. Wiesz co, w sumie się nie dziwię, że z tobą zerwał, dajesz beznadziejne rady.